Run. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. W poprzednich odcinkach wreszcie sobie tak myślę, że w miarę nadrobiliśmy temat zaległości jakichś tam w modelach, co pozwala mi na przyjrzenie się butom z niższych półek. Myślę, że wielu z Was na to czeka. Wybrałem sobie but, który jest stosunkowo nowy, przez to też stosunkowo myślę, że spotyka się z zainteresowaniem i wielu się pyta, co tam w przypadku tego modelu jest. Mowa tutaj o Nike Phantom GT 2 Pro, czyli druga półka jakościowa. Najwyższą jest Elite. Te buty są oczywiście dostępne w wersji DF i nie DF, czyli Dynamic Fit, nie Dynamic Fit, czyli z tym kołnierzem. No jest to ogólnie druga generacja Phantom GT, buty, które gdzieś tam jakby spojrzeć sobie na linię, ale tu krechę zrobiłem. Jakby spojrzeć sobie na linię, to wywodzą się gdzieś tam, oho, z Air Zoom Total 90, C90 Laser, może tam troszeczkę gdzieś z Maestri, ale to mniej, bo może jeśli chodzi o design. No i oczywiście tej całego zamierzenia z Phantom Venom, Phantom Vision. I tutaj mamy sobie oto drugą półkę jakościową. Trzeba sobie powiedzieć, inflacja, czas i tak dalej, te buty nawet z drugiej półki jakościowej kosztują jakieś tam duże pieniądze katalogowo. Z naszymi zniżkami to oczywiście trochę mniej, no ale całkiem dużo. No i teraz sobie tak z tej perspektywy patrzę, że ja kiedyś swoje pierwsze buty z topowej półki, takie kozaki kupowałem tam za 450 zł, a te chyba kosztują więcej, nie? Więc dodatkowo włącza mi się jakaś tam taka czujność. No i mamy sobie taki but. Druga półka jakościowa. Jak to wygląda, jakie widzę różnice, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ta kolorystyka jest kolorystyką bodajże pierwszą, która tutaj się pojawiła na rynku. No i tutaj musimy się odnieść do wakacji roku 2021, kiedy to się stało. I pamiętajcie też, że wersję Elite, film o wersji Elite znajdziecie na kanale. No po prostu poszukajcie sobie, proszę, albo gdzieś tam sam Wam YouTube podpowie. Jest to but, który jest jak dla mnie, szczególnie jeśli sobie tutaj spojrzymy, odniesiemy się do wersji Elite, bo ona jak dla mnie tworzy jakąś tam systematykę, takim merkurialem tylko z elementami kontroli. Z niesymetrycznym językiem, czy tam językiem, systemem sznurowania i w zasadzie to tyle. GT1, po jakimś tam krótkim okresie hejtu z mojej strony za design, zostały bardzo dobrze ocenione, poza nieciekawą piętą tutaj, która wbija się w stopę. I w GT2 było jeszcze gorzej. Wręcz mogłem sobie sprawić te buty za bardzo dobre pieniądze i powiedziałem, a dziękuję, bo no tutaj wbijał się tył w stopę. I tutaj wydaje się, że może być nawet trochę lepiej, natomiast też problem może występować, bo wciąż akurat tutaj idzie ta nić, idzie, jakby nie jest w żaden sposób normalnie, wiecie, ten materiał zachodzi sobie tutaj i jest od góry szycie, a tu nie, tu wewnątrz jest taka ostra krawędź w dotyku. No to nie fajnie. No przecież takim zwieńczeniem, takim tutaj przedłużeniem tego języka kończy się wiele butów. Kończyła się na przykład Mizuno Morelia Neo 3 Beta, którą ja nagrywałem przed tym odcinkiem, nie wiem czy to opublikuję wpierw czy później, natomiast tam nie było tego problemu. No a tutaj Nike ewidentnie, no to jest takie, wiecie, jakbym gimnazjalistę w korkowym świecie postawił i coś nie dopilnował, po prostu jest nieciekawy błąd. Nie mówię, czy to na pewno będzie obcierać, no trudno to powiedzieć, nie założyłem na stopę, nie jest mój rozmiar, ale rokuję, że jest duża szansa, więc to. Cholewka. Ja w GT1 mówiłem, że cholewka jest wręcz bardziej elastyczna niż ta w Mercuriala. W GT2 to było trochę gorzej. Natomiast tutaj wydaje mi się, tak macając ten but, że jest całkiem fajnie. Ta choleweczka mi się tutaj ładnie pod palcem poddaje. Jedyne co, to na tej dużej, dużej tutaj przestrzeni, takiej jednolitej i wyjątkowo naprężonej, tutaj jest dosyć sztywno. I trochę do kitu, że tu jest sztywno, bo tu, no o ile gdyby była dobra forma tego buta, to on mógłby być sztywny, taka przylegająca. Natomiast tu mamy taką wypukłość większą niż powinna być, wydaje mi się. I ta sztywność tutaj po prostu będzie sprawiać, że tu stopa wewnątrz nie będzie tak ładnie przytulona, jak być powinna. Ale ogólnie wrażenie na temat tej
cholewki jest takie, że tutaj jest fajnie mięciutko. Tu wręcz wyobrażam sobie, jakbym włożył stopę i poczuł tutaj piłkę, to ta czucie piłki by było całkiem fajne. Więc tutaj w miarę ok. Co jeszcze mi się podoba? No to ogólnie trzeba sobie dosyć jasno powiedzieć, że to całe rozwiązanie językowe tutaj, rozciągliwe plus sznurowadła, niczym się nie różni poza detalami takimi jakimiś, że jak pewnie spojrzycie na ten materiał rozciągliwy, to on jest trochę inny w tym bucie Elite. I tutaj on jest taki w ogóle jakiś bardziej żółty niż ta biel tej cholewki. Ale technicznie, jakościowo to bym powiedział, że się niczym nie różni w tym, w jaki sposób te buty będą wam służyć. Więc to jak najbardziej trzeba tu uznać, że brak trochę degradacji w stosunku do tego modelu wyżej. Troszeczkę wydaje mi się, że usztywnienie pięty, które jest jakieś wewnętrzne, to tutaj już niestety Nike poszło na jakiś kompromis i po prostu tu mogłoby być sztywniej. Mogłoby być sztywniej i do tego mamy dosyć istotną kwestię, którą ja jako drugą po dotknięciu tego buta, ten materiał, który tu jest, to jest taka cerata, która jest wręcz śliska. No absolutnie nie powinno tutaj być materiału, który jest na tyle nie sprawiający problemu w przesuwaniu się innego materiału czy tam skóry po nim. No tu powinno być zdecydowanie bardziej tempo, inny materiał tu powinien być. Plus jeszcze dodatkowo to wyściełanie, ta pianka ona jest, ona się rozpościera na dosyć dużej płaszczyźnie, nie jest tak ładnie wykrojona, ale zbyt gruba nie jest. Więc relatywnie osoby, które mają tutaj szeroki tył stopy poniżej kostki, to tak. Natomiast wydaje mi się, że tu może być taki problem, że ten but będzie po pierwsze nie za dobrze trzymał piętek, kiedy ona będzie się nam przesuwać tak góra-dół. Poza tym z racji tego, że usztywnienie mogłoby być lepsze, jeszcze będzie się nam wychylał na boki. Nie? Więc też relatywnie na przykład będzie to lepszy wybór dla stosunkowo niskich piłkarzy o stosunkowo małej stopie, niż na przykład dla mnie, gdzie po pierwsze jednak jestem cięższy i te siły działające są większe, a dodatkowo jeszcze mam większy but, czyli większa ilość materiału, a większa ilość materiału predysponuje do tego, żeby jednak bardziej się poddawać niż bardziej zwarta przestrzeń, tak? No. I to jest, widzicie, to jest w ogóle, jaram się tym wnioskiem, bo no kto wam też powie, jak idziecie do sklepu, że ten but to raczej dla kogoś mniejszego. Kto w ogóle myśli takimi kategoriami i jest w stanie to logicznie odnieść do konstrukcji. Okej, okay. Podeszwa, która ma formę, w sensie tutaj to wydzielenie, tą dziurkę, taką samą jak wersja Elite. Oczywiście jest wewnętrzna płytka, która tu usztywnia tą przestrzeń, tak? Która jakoś tam się sprawdza. Natomiast ja odczułem pierwsze, co było takie, jak wyciągałem ten but, o Boże. No, chodziło o to, że ten but jest tutaj bardzo sztywny jednak. Znaczy trochę jak go tak, mam wrażenie, że ja go, nie wiem, rozpracowałem, bo parę razy tak zrobiłem, to już tak nie jest. Ale jednak, no, może jest to nawet takie optimum, bo też za luźno nie może być. Natomiast też, tak jak zawsze, uwaga, że trochę bardziej powinien się zgniać tu na froncie, a nie gdzieś tutaj. Tak wydaje mi się. Kołki, no w miarę tak samo zrobione jak w Phantom GT 2 Elite. Natomiast wizualnie bardzo mocne zubożenie, no bo mamy tutaj tak jednolitą tą podeszwę z plastiku, który ma wyglądać tanio. Wygląda tanio. W sensie jakby w jeszcze niższej półce zrobili dokładnie tą samą podeszwę, to by pasowało, nie? Tam bym może skomentował, że wygląda tanio. Natomiast no... Jest taka, bo ma wyglądać gorzej niż ta lepsza, gdzie ona jest taka wybajeżona, taki silikonek, ma jeszcze coś tam, no to robi wrażenie w tej Elite. Natomiast czy ta podeszwa zrobi jakąś różnicę w użyteczności? Podeszwa stosunkowo niewielką. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że zubożeniem ze strony takiej performance'owej, użytkowej tego buta jest to, że gorzej tył trzyma stopę i jest jeszcze mniej sztywnym. No i tutaj mogłyby być lepiej zrobiona konstrukcja
na tej przestrzeni. Natomiast to jest kwestia chyba na wskroś wszystkich półek jakościowych, tak ten model po prostu jest zrobiony. Nie? Bo jakby tu było na przykład jakieś przedzielenie, szycie, to tu by było miejsce do zrobienia czegoś troszeczkę inaczej. No, natomiast nie ma tego miejsca, tak to po prostu jest. Duże plus za to, że podeszwa nie zmienia właściwości, że tutaj jest bardzo na froncie elastycznie i będzie fajne czucie piłki. Te wszystkie nierówności ja nie identyfikuję za bardzo, żeby one były jakoś mniej wypukłe. Pewnie trochę są, ale nie jest to znaczące, więc tutaj właściwości kontrolne na podkręcanie i tak dalej też dosyć blisko wersji Elite. Tak samo język w miarę niezmieniony. No natomiast ogólnie rzecz biorąc, ten tył buta tutaj jest dosyć problemem. Jeśli identyfikujesz, że często miałeś w swojej historii obuwia piłkarskiego problemy na tej przestrzeni, to pewnie znaczy też, że twoja stopa jest tam wyjątkowo wąska pięta, nie masz, wiesz, tam po prostu na tyle mięsa, ścięgien i tak dalej pod kostkami, więc może to być tutaj dla ciebie problemem. No, stosunkowo wydaje mi się, w ogóle korki w tej chwili są bardzo drogie i to mi się nie podoba. No, myślę, że można by te buty było tutaj no trochę lepiej dopracować. Gdybyśmy tylko wymienili ten materiał tutaj wewnątrz, to już by było lepiej. I szkoda, że nikt tego nie zauważył, no bo wiadomo, celowo się robi te produkty gorsze, bo no musi być lepszy i gorszy. No natomiast, czy by to kogoś zabiło, zmieniło jakoś to, co ludzie kupują w nieznacznej mierze, no bo też w nieznacznej mierze ludzie podejmują decyzje na bazie takich przemyślanych gdzieś tam analiz, czy jednak mimo wszystko też mojej opinii, tak? No dla kogoś, kto sobie to ceni i chce mieć stosunkowo jak najlepszy but, to posłucham, no ale też przecież lwia część ludzi po prostu idzie do sklepu, czy tam kupuje oczyma. I tak dalej. Dobra, to by było na tyle. Fajnie, fajnie, że sobie w końcu zrobiliśmy jakąś tak zwaną niższą półkę. Fajnie, nawet mi się tak, wiecie, przyjemnie dokonywało jakiejś analizy, jakiegoś porównania, no bo porównywać modele, które mimo wszystko są co do idei takie same, to jest trochę inna rzecz niż tam, wiecie, porównywać, nie wiem, Adi 02 i Morelia Neo, nie? No wiem, że trochę poleciałem oczywiście starszymi modelami, no ale... Dziękuję Eleven Team Sport za pożyczenie. Bardzo fajnie, że mogliśmy sobie dzięki sklepowi obczaić te buty. No i zapraszam, kod rabatowy znajdziecie w opisie albo odezwijcie się do mnie na fejsie, jeśli nie działa. Dzięki, zaraz zabieram się za kolejne buty. Wam życzę miłego dnia. Pozdrawiam.